Gry komputerowe dla niektórych stają się ucieczką od rzeczywistości, choć często są utożsamiane z lenistwem i stratą czasu. To debata na temat, czy mają one jakiś pozytywny wpływ na nasz mózg, trwa od bardzo dawna i jest coraz bardziej zacięta. Czy są więc jakieś pozytywne efekty? Czy gry komputerowe rzeczywiście mogą uczynić Cię mądrzejszym? Zapraszam do odcinka. Zacznijmy od tego, że wiele badań wykazało przede wszystkim wzrost funkcji poznawczych u osób grających w gry komputerowe. Przykładowo, uczestnicy pewnego eksperymentu grali w prostą grę, jaką była Super Mario Bros. Poświęcali jej 30 minut dziennie przez 2 miesiące. Mózgi tych osób po tym czasie wskazywały wzrost ilości istoty szarej w obszarach związanych z pamięcią, planowaniem strategicznym i umiejętnościami motorycznymi rąk, w porównaniu do tych, którzy nie grali w ogóle. Są to szczególnie zadowalające wyniki w przypadku zaburzeń psychicznych, które powodują kurczenie się tych obszarów mózgu. Zatem skuteczne może okazać się w niektórych przypadkach używanie gier komputerowych jako terapii. Co zaskakujące, gry akcji mogą również rozwinąć u poszczególnych osób umiejętności zwracania uwagi na szczegóły. Spójrz na poniższe słowa i powiedz, jaki kolor widzisz, najszybciej jak tylko potrafisz. A więc, zielony, niebieski, pomarańczowy. Okej, teraz spróbuj trochę szybciej beze mnie. Jak zauważyłeś, staje się to trudniejsze, ponieważ istnieje konflikt między samym słowem a jego kolorem. Możliwe, że jeśli grasz więcej niż 5 do 10 godzin w grę akcji w tygodniu, możesz rozwiązać to zadanie znacznie szybciej. Dzieje się tak dlatego, że twój mózg jest skuteczniejszy w obszarach związanych z uwagą. U graczy rozwija się też wyobraźnia i zdolność do nieszablonowego myślenia. Jak dowodzą badania, dzieci, które lubią gry komputerowe, są bardziej kreatywne od rówieśników. W przeprowadzonym eksperymencie najmłodsi, którzy grali w gry, w następnym roku szkolnym wykazywały wyższy poziom kreatywności w takich zadaniach jak rysowanie czy wymyślanie i opowiadanie historii niż dzieci nie mające kontaktu z grami komputerowymi, co potwierdziły też specjalistyczne testy psychologiczne. Oczywiście gry komputerowe mogą być niesamowicie edukacyjne. I chociaż zapewne twoje ulubione gry, w które grasz na co dzień, nie są do tego stworzone, to na pewno jest wiele innych, które są wykorzystywane jako skuteczne narzędzie nauczania dla dzieci i młodzieży. Mogą nawet pomóc dzieciom cierpiącym na dyslekcję czytać bardziej efektywnie. W kolejnym badaniu dzieci z dyslekcją, które grały w zwykłe gry komputerowe, czytały szybciej i dokładniej, po raz kolejny odnosząc się do lepszych umiejętności utrzymywania stałej uwagi na konkretnym zadaniu. Tymczasem inne badania wykazały poprawę wzroku. Nie tylko widzieli drobne szczegóły bardziej wyraźnie, jak na przykład małe pismo, ale także potrafili odróżnić różne poziomy szarości. Dodatkowo bardzo doświadczeni gracze akcji byli o 58% lepsi w dostrzeganiu drobnych różnic w kontraście. Co ciekawe, nawet u osób starszych obserwuje się poprawę pamięci i ostrości, a specjalnie zaprojektowane gry komputerowe pobudzające mózg spowalniają proces starzenia się go nawet o 7 lat. Ostatnim przykładem jest rozwój technologii w medycynie, który wymaga od specjalistów przeprowadzenia operacji z użyciem kamer i narzędzi do zdalnego sterowania. Te zadania mają bardzo wyraźne podobieństwo do gier komputerowych, z wykorzystaniem ekranu i urządzenia sterującego. Nic dziwnego, że młodzi lekarze z wcześniejszym dostępem do gier wykazują mniej błędów i szybciej kończą swoją pracę niż ci, którzy nie mieli takiej możliwości. Oczywiście wszystkie te umiejętności są przydatne tylko wtedy, gdy ich używasz. Grając, ćwiczymy i rozwijamy uwagę, pamięć i koncentrację. Gry są też bardzo pomocne przy nauce języków obcych. Ale nie ma co ukrywać, jak w każdym przypadku należy zachować umiar, bo są też tego negatywne strony, jak chociażby ryzyko uzależnień. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zasubskrybujcie kanał Efekt Domina i zostawcie łapkę w górę. Zapraszam także na mój kanał Kotwicz, który jest poświęcony tematyce gier. Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!